czerwony kapturek. Na pewno słyszeliście, ale każda historia ma drugie dno. Lub jeśli wolicie, nie ocenia się książki po okładce. Jeśli chcecie poznać prawdę, musicie czytać między wierszami. Który marzył, aby dostać się na EWS. Zarejestrował się w nowym systemie elektronicznym, dowód wpłaty przesłał na adres dziekanatu i stawił się na testy sprawnościowe. Zjechali się wszyscy najlepsi uczniowie szkół średnich z całego kraju, aby dostać się na studia niestacjonarne. Jednak kapturek już w dziekanacie napotkał na pierwsze problemy. Żeby udzielać panu takiej informacji, proszę okazać dowód wpłaty i poczekać na korytarzu. Kapturek opuszcza dziekanat. Jednak już na korytarzu spotyka Wilka, doktora Wilka. Kogo? Marzę o tym, żeby studiować na tej uczelni i poznać sportowe rzemiosło od koszywki. Musisz, kapturku, wiedzieć, co Pierre de Coubertin zrobił w 1892 roku. Czyli zareaktywował igrzyska olimpijskie. Powinieneś również wiedzieć, czym się różnią igrzyska starożytne od nowożytnych. Niestety ta wiedza mnie przerosła. Mogę przystąpić do egzaminu sprawnościowego? Proszę przedstawić dowód wpłaty. Skład komisji wchodzili. Profesor Ryba. Magister Herbata. Oraz wybitny szybkościowiec prosto z Jamajki Usain Bolt. Na egzaminie pojawiły się następujące konkurencje. Półmaraton na jednej nodze, kręcenie hula-hopem na szyi oraz test Coopera tyłem. Po skończonym biegu wyczerpany kapturek stanął przed komisją i czekał na werdykt. Pod względem metodycznym nie wyglądało to najlepiej, dlatego jutro napiszę sobie konspekcik na 126 stron na temat czynności następujących po sobie w kręceniu hula hop na szyi. Rozumiem? Z mojej strony to wszystko. Ja chciałem powiedzieć tylko więcej luzu, jeszcze raz więcej luzu i będzie dobrze. What the fuck? You are crazy? Mr. Rambo wszystkiego cię nauczył. Kapturek pokonał całą konkurencję i z pierwszego miejsca dostał się na studia niestacjonarne w naszym EWS-ie. Czołem grupa! Czołem! Nie słyszę. Co tu mamy? No dobrze, to się prezentuje. Tak, grupa. Odnoście wędróweczki. Dzisiaj wam dam pospać, bo dobrze szliście. 5:15 zbióreczka. 5:18 powiedzmy śniadanko. I 5:25 wyruszamy na taki mały, krótki marszyk 12 godziny na Skrzyczne. Rozumiemy się? A obiad? Się nadajecie do czepania wiśni, ekipa. Jaki obiad? Ty na wakacjach jesteś? U babci czy na wędrówce? Marti Selala 200 pompeczek. No. Ciało. Trening. Trening. Idziemy. Naprzód marsz, grupa. Spacerowali cały długi tydzień. Franek skusił się na babcie kapturka, gdyż już wcześniej miał wyrok za skrajny transwestytyzm. Po tygodniu babcia została znaleziona, jak odśnieżała Kasprowy wierch łyżką do butu.
Kapturek uradowany zadał babci kilka prostych pytań. Kapturku! Kapturku! Jak dobrze cię widzę! Babciu! Babciu, babciu, a czemu masz takie wielkie oczy? Dwa turnusy już były przed wami. A babciu, babciu, a czemu masz taki wielki nos? Bo w okolicy parafii gorzej świeczki nosem. Uradowany Kapturek po kilku latach poszukiwań w końcu odnalazł babcię. Razem w trójkę, wraz z doktorem Rambo zamieszkali w iglo, które budowała babcia Kapturka. Można ich teraz spotkać codziennie o 2:30 w nocy przeganiających wilki na słowacką stronę. Z tej krótkiej opowieści można wyciągnąć dwa morały. Pierwszy jest krótki, w EWS-ie zawsze coś znajdziesz. A drugi, firmy, kariery i bankomaty nie dadzą ci tego, co da dowód wpłaty. Thank you.